Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Wojciech Słuszkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, telewidzów. Panie ministrze, portal Rzeczpospolitej pisze o planach likwidacji 42. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu, przytaczając interpelację posła Konrada Frysztaka, który ma jakieś wiadomości z wewnątrz wojska. Jakie będą dalsze losy bazy? Baza 42 jest jako integralny element czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego i tak też pozostanie. I tutaj absolutnie nieuprawnione są tezy pana posła ziemi radomskiej, który próbuje wywołać burzę w szklance wody, podburzać i wojskowych w wojsko, doszukiwać się problemu tam, gdzie tego problemu nie ma. Jest rzeczą naturalną, że w momencie, kiedy jest prowadzona inwestycja na radomskim lotnisku, jest przebazowanie i to przebazowanie części radomskiej bazy, 42. bazy, będzie trwało dotąd, dokąd nie zostanie w pełni ukończona inwestycja portów lotniczych. Jest rzeczą naturalną, bo nie ma dziś możliwości wykonywania lotów orlikami, lotów szkoleniowych podchorążych. Dziś tutaj na terenie radomskiego lotniska odbywają się loty i ćwiczenia na śmigłowcach, podchorążowie są obecni i ten element szkolenia śmigłowcowego został właśnie przeniesiony tutaj do Radomia. Dla mnie jest niezrozumiałe wystąpienie pana posła Frysztaka, choć tam tych elementów w tej interpelacji jest o wiele więcej, bo się pyta, ilu jest żołnierzy, oczywiście nie uzyska na to odpowiedzi, bo to są dane, informacje niejawne, bo przepisy prawa nie pozwalają na to, żeby informować o ukompletowaniu jednostek wojskowych, stanie liczebnym i tak dalej, bo to są dane wrażliwe i dane, które mają odpowiedni gryf tajności. Pan poseł też wypytuje, ilu straciło pracę, ilu przyszło do pracy i tak dalej. Właśnie, czyli szukanie dziwię w całym. I moje wywiórki donoszą, że duża część pracowników naziemnych poszła na emeryturę lub do cywila, będzie miał kto obsługiwać tą 42. bazę, jeżeli ona tutaj wrócą, tutaj piloci. No, panie redaktorze, absolutnie. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o obsługę statków powietrznych, ona odbywa się w dwóch jakby formach, tak można to w skrócie największym powiedzieć, bo to są pracownicy cywilni resortu obrony narodowej i to są również żołnierze. Cykl kształcenia i szkolenia, jeżeli chodzi o żołnierzy, on się odbywa cały czas permanentnie, a jeżeli chodzi o pracowników resortu obrony narodowej, to są bardzo często byli żołnierze zawodowi, byli podoficerowie, którzy wykonywali przez szereg lat te prace, te działania i później przechodzą na emeryturę, ale mogą w dalszym ciągu pracować jako pracownicy cywilni. To jest rzecz naturalna. Przypomnę, że żołnierze Wojska Polskiego mogą przechodzić na emeryturę już po wypracowaniu tak zwanej pełnej wysługi, czyli po 25 latach służby, więc bardzo często to są osoby, które są jeszcze pełni sił, mają olbrzymie doświadczenie i właśnie z tych osób, z tych pracowników korzystamy. I tak jest we wszystkich jednostkach na terenie naszego kraju, bo to są naprawdę bardzo dobrzy pracownicy. Jednym słowem, może pan zagwarantować, że 42. baza do Radomia wróci i będzie miał kto tam pracować? Nie, panie redaktorze, ja to mówiłem wielokrotnie i tutaj nawet chyba w pana studiu, u pana w programie, w innym programie publicystycznym również to mówiłem. Ja sobie nie wyobrażam, że Radom w jakikolwiek sposób mógłby się rozstać z mundurem lotnika, bo mamy piękne tradycje lotnicze w naszym mieście. I absolutnie my nie będziemy zwijać wojska, tylko wręcz przeciwnie, będziemy rozwijać naszą armię. Wojska obrony terytorialnej, będą zmiany. Panie redaktorze, nie będzie zmian, bo tutaj już 27 września w Radomiu odbędzie się piękna uroczystość, nadanie sztandaru dla 6 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbędzie się tutaj w symbolicznym miejscu i w symbolicznym mieście tutaj właśnie w Radomiu i wtedy też przekażemy bardzo ważne informacje co do przyszłości
szóstej brygady i funkcjonowania tej brygady, tego Wojska Obrony Terytorialnej tu na terenie Radomia i ziemi radomskiej, ale to tak jak mówię, czyli rozumiem, szczegóły 27 września, nie, bo chciałbym to pozostawić panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, panu generałowi Wiesławowi Kukule, bo to i minister obrony narodowej i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w tym zakresie będą komunikować. Jasne, ale uchylając rąbka tajemnicy, będzie rozwój, a nie zwijanie się. Panie redaktorze, oczywiście, że tak, będzie rozwój i to nie tylko ten rozwój dotyczy Radomia, ale przypomnę również Nowego Miasta nad Pilicą. Nowego Miasta nad Pilicą, które ma swoje tradycje wojskowe, a przez lata chociażby rządów Platformy Obywatelskiej te hektary i to lotnisko, hektary pola, również obiekty wojskowe i lotnisko, płyta lotniska w Nowym Mieście nad Pilicą po prostu niszczała i dzisiaj tam przywracamy również wojsko. Tam już jest w tej chwili ćwiczą podchorążowie z Dęblina w Akademickim Ośrodku Lotniczym. Tam również są WOT-owcy, a mamy również i inne koncepcje do zagospodarowania tego obiektu, więc tutaj dzieje się. Tym bardziej, że położenie Nowego Miasta, Radomia jest idealne z punktu widzenia ocen strategicznych tego, co może się dziać, czy tego, co się również dzieje z punktu widzenia zabezpieczenia i stolicy, i tych części strategicznych naszego kraju. Radom, zmieniamy i Nowe Miasto temat. To są ważne elementy. Ruszyła wreszcie długo wyczekiwana modernizacja zalewu na Borkach. Cieszy się pan? Panie redaktorze, ja tam średnio raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie jestem na zalewie, bo w niedalekiej okolicy mieszkam i przyznam się szczerze, że nawet popełniłem taki wpis na Twitterze, kiedy to naprawdę setki Radomian wypoczywały nad zalewem. I z taką żalem i szkodą, że ta woda nie jest, tą wodą nie jest napełniony zalew. Dzisiaj rodzi się pytanie, po co było opróżniać zalew na Borkach z wody w roku 2018, skoro ta inwestycja rozpoczyna się dopiero w roku 2020. A może proste wytłumaczenie jest, może władze myślały, że po prostu pójdzie szybciej. Myślał indoor i takie dalsze powiedzenie. Panie redaktorze, program LIFE to jest jedna wielka kompromitacja władz Radomia, prezydenta Radosława Witkowskiego i kierownictwa to będziecie go odwoływać? Urzędu Miejskiego. Dlaczego? Dlatego, że panie redaktorze, w roku 2014 zapadły decyzje co do programu LIFE. Przypomnę, jeszcze wtedy pan Artur Michalski, obecnie wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wtedy wiceprezes Wodociągów Miejskich, po prostu wydreptał te środki finansowe dla Radomia swoimi kontaktami. I od 2014 roku, proszę zauważyć, nie dzieje się zbyt wiele w tym zakresie. No to dlaczego państwo mówicie, że nie będziecie odwoływać prezydenta Witkowskiego, skoro tak źle zarządza miasto? Panie redaktorze, ale nikt nie mówi, że będzie odwoływał, nikt nie mówi, że nie będzie odwoływał. Ja przypomnę, słuchałem uważnie wypowiedzi pana premiera, pana prezydenta, tutaj pana studio, kiedy mówił, że daje czas radnym 14 dni, żeby tutaj zdecydowali, co zrobią. No, pan prezydent powinien zamiast takich PR-owych sztuczek dokonywać, powinien wczytywać się w przepisy prawa, bo artykuł 28a ustawy o samorządzie gminnym jednoznacznie wskazuje, że Rada Gminy może podjąć decyzję w sprawie referendum po upływie 14 dni od wyrażenia wotum nieufności czy nieuchwalenia absolutorium. Po upływie 14 dni. No najwyżej Witkowski ma problem z czytaniem, ze zrozumieniem. A co do przyszłości, ale po co zobaczymy. Czekać w takim razie, panie redaktorze, bo ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ale panie redaktorze, proszę być spokojnym. Dziś o godzinie 18 spotyka się Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Struktur Radomskich. W poniedziałek Zarząd Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Okręgowego. Pewnie to będzie jeden z tematów, który będzie poruszany, ale
ale to wie pan, no to myślę, że gorące głowy w takiej sytuacji są absolutnie niepotrzebne. Radosław Witkowski jest złym prezydentem i widać to po inwestycjach, które były robione, czy są robione, czy nie są oddawane. Widać po marazmie, który nastał w Radomiu po tych latach, kiedy rzeczywiście wiele się w Radomiu działo i tutaj chyba nie ulega żadnej dyskusji. Łukasz Podlewski był moim gościem i mówił, że w przeciągu kilkunastu miesięcy nie ma mowy o odwoływaniu prezydenta. Dlatego, panie redaktorze, powiedziałem, no decyzje w tej sprawie to są decyzje polityczne i tutaj chyba nie ulega to żadnej dyskusji. Kiedy będzie lepszy moment, państwa zdaniem? Panie redaktorze, moment do takich działań każdy jest dobry, no, ale każdy jest również i kontrowersyjny, bo jedna strona będzie wtedy mówiła, że tutaj koszty, narażamy na kolejne koszty, bo już słyszałem w wypowiedzi pana prezydenta, że to 1 000 000 zł będzie kosztowało, że on wolałby na co innego spożytkować te pieniądze. Ja myślę, że w pierwszej kolejności pan prezydent powinien przekazać ten 1 000 000 zł, który tutaj u pana w studio obiecał z tak zwanego roweru miejskiego na wsparcie chociażby radomskiego szpitala, bo to obiecał, że nie będzie roweru miejskiego, bo to jest zbyt droga inwestycja, a przekaże te pieniądze na szpital miejski. Do dzisiaj to się absolutnie nie wydarzyło, do dzisiaj to się nie stało. A przypomnę, rower miejski, sztandarowe działania pana prezydenta, również ówczesnego szefa kancelarii, dziś drugiego wiceprezydenta, która była robiona na potrzebę kampanii wyborczej. Wybory minęły, roweru miejskiego w Radomiu nie ma. Jak pan widzi, radomianie bardzo chętnie by z tego mogli korzystać. Ja wiele takich obietnic słyszałem. Słyszałem też o tym, że będziemy pili szampana w województwie radomskim i tak, cisza. Tak, oczywiście, tylko proszę się wsłuchać w moją wypowiedź i jest nieuprawnionym twierdzenie. Nie, panie redaktorze, ja wtedy w elektrowni podczas debaty powiedziałem jednoznacznie, że przyjdzie taki Sylwester, kiedy będziemy pić i świętować powstanie nowego województwa ze stolicą w Radomiu, a wszyscy mi wkładają w usta coś, co ja nie powiedziałem, że to miałoby nastąpić 1 stycznia 2019 roku. Po prostu wierutne kłamstwo i myślę, że należy słuchać, tak jak i czytać, ze zrozumieniem. No tak, no ale to mógłbym równie dobrze powiedzieć, że kiedyś przyjdzie koniec świata. Ale panie redaktorze, ale chyba pan przyzna, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Radom się rozwijał, a to posadowienie prawda. W naszym mieście, stolicy województwa jest nic, bez wątpienia elementem miastotwórczym. No ale to już jest dyskusja w zasadzie na 40 minut, została nam minuta. Co zeszło? Panie redaktorze, przygotowujemy cały czas, planujemy pokazy airshow. Pokazy są niejako skorelowane z inwestycją na radomskim lotnisku. Jeżeli będziemy mieli sygnał co do tego, czy wykonawcy w terminie oddadzą tę część, która mogłaby być wykorzystywana na pokazy, to one odbędą się prawdopodobnie w przyszłym roku. Jeżeli będzie jakakolwiek wątpliwość, no to będziemy się przesuwać termin pokazów na rok 2022, ale proszę pamiętać o tym, że bez wątpienia miejsce, lokalizacja pokazów airshow nie ulega zmianie i to jest niepoddawane żadnej dyskusji. My przede wszystkim musimy mieć świadomość, że te pokazy, największe w naszej części Europy, największe w Polsce, muszą odbywać się bezpiecznie, a jako organizator, czyli Wojsko Polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej, musimy zadbać o to, żeby tak ci, którzy będą prezentować się na radomskim niebie, jak również i ci, którzy będą oglądać na ziemi, byli bezpieczni. Więc nikt nie podpisze się w tym zakresie żadną decyzją, która by narażała jakiekolwiek bezpieczeństwo i mieszkańców, widzów, ale również i uczestników pokazów airshow. Radom jest tym miejscem, gdzie na pewno pokazy airshow będą się odbywać. Wiceminister Obrony Narodowej był moim państwa gościem. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.